wiceminister Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech, pełnomocnik ministra edukacji i nauki i jeszcze wiele, wiele różnych tytułów. Chciałem porozmawiać o tym, o czym rozmawialiśmy w debacie, może troszkę szerzej, żeby pani powiedziała na temat tych projektów związanych z laboratoriami przyszłości, sowami, o których tak trochę po macoszemu potraktowaliśmy w trakcie debaty. Jak wygląda realizacja tych projektów w praktyce? Bardzo proszę. Tak. Infrastruktura jest szalenie istotnym elementem i tak naprawdę niezbędnym do skutecznej edukacji w szkołach. Dlatego tutaj została podjęta decyzja. Pan minister Czarnek w ubiegłym roku, we wrześniu, no to mamy już rocznicę, ogłosił program, że 1 000 000 000 zł, 200 000 000 trafi właśnie do każdej szkoły podstawowej w Polsce, każdej, to znaczy i samorządowej, i niepublicznej, i tych polskich za granicą, celem tego, aby szkoły mogły zakupić nowoczesny sprzęt, nowoczesne technologie. Czym są te nowoczesne technologie? Drukarki 3D, mikrokomputery z lutownicami, sprzęt do nagrywania, a wszystko to, aby młodzież od najmłodszych lat mogła właśnie rozwijać swoje talenty. Talenty, każdy ma jakiś talent i tylko to jest bardzo ważne, aby go odkryć jak najwcześniej, żeby faktycznie być zadowolonym z tego, że można tworzyć coś dla dobra wspólnego. I tutaj mamy już zasięg tak naprawdę 12 tysięcy szkół w Polsce samorządowych. Już na koniec tak naprawdę ubiegłego roku otrzymało pieniądze na to, aby zakupić sprzęt. Już teraz ten sprzęt jest w szkołach, a jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne i inne, to właśnie teraz jeszcze przez najbliższy tydzień będzie można zaaplikować, natomiast już mamy blisko 100% szkół, które się zgłosiło, więc tak naprawdę pokryjemy 15 tysięcy szkół podstawowych w Polsce. Jak to wygląda w praktyce? Czy te granty są równe? Czy każda szkoła sama decyduje o tym, jakie inwestycje czyni? Mamy przykład Nowej Sarzyny. Nie spytałem pana dyrektora, może pani pamięta, ile tam trafiło pieniędzy. No ale właśnie, jak to wygląda? Tutaj postawiliśmy oczywiście kryterium liczby uczniów, ponieważ wiadomo, że mniejsza szkoła mniej wyposażenia potrzebuje i tutaj do 100 uczniów była to kwota 30 tysięcy złotych, powyżej 100 do 260, a od 200 do 234 70 tysięcy, a później już mnożnik następował taki, że 300 zł na ucznia. W związku z tym oczywiście im większa szkoła, tym większa kwota i tutaj tak naprawdę nie stawialiśmy wymogu, że każda szkoła ma zakupić taki sam sprzęt. Wyznaczyliśmy tylko katalog podstawowy. W ramach katalogu podstawowego są drukarki 3D, właśnie te mikrokontrolery, które tak brzmi abstrakcyjnie, ale tak naprawdę to jest sprzęt, dzięki któremu możemy zaprogramować chociażby automatyzację podlewania kwiatków, a można sobie wyobrazić i tutaj kreatywność nie zna granic, czego uczniowie będą potrzebowali, aby w domu taki internet rzeczy stworzyć. A także jeszcze sprzęt do nagrywania był w tym katalogu podstawowym obowiązkowym. Dlaczego? Ponieważ wierzymy w to, że oczywiście wyprodukowanie i wymyślenie jakiejś innowacji jest szalenie istotne. Po to oczywiście mikrokontrolery, wydrukowanie na drukarce 3D i inne sprzęty, ale także opowiedzenie o tym, czyli ta umiejętność, kompetencja prezentacji. Żeby być właśnie tutaj, to co zresztą wspominaliśmy na panelu, nie wstydzić się, tylko właśnie chwalić się i opowiadać o tym, bo jeżeli my sami nie opowiemy o tym produkcie, to kto za nas to zrobi? Bardzo trudna sytuacja, dlatego uczmy się od początku takich kompetencji. Ale katalog do wyboru, jeżeli chodzi o sprzęt, ma blisko 200 pozycji, z których można wybierać i tutaj szkoła wybiera tak naprawdę sprzęt, który uważa, że będzie najlepiej wykorzystany w ich społeczności szkolnej. Są studia nagrań, są studia muzyczne, są studia też growe, tak? Bo tutaj nie odżegnujemy się od gier, bo wierzymy w to, że przez gry, od gry do książki, przez gry do wiedzy, która czasem może być trudniej pozyskiwana tak naprawdę w 2D, czytając podręcznik czy inne książki. Powiedzmy trochę o sowach. Strefy odkrywania wyobraźni i aktywności. Czym różnią się od laboratoriów przyszłości? No i jaki mają cel? Sowy to właśnie są takie miejsca, które nazywamy także tutaj pan dyrektor Centrum Nauki Kopernik nie buntuje się i nie protestuje i nazywamy to małymi centrami nauki Kopernik. Miejsca w Polsce, w mniejszych miejscowościach, takie, które pozwalają na naukę, właśnie doświadczanie też technologii, ale poza szkołą. I tutaj nie tylko jest to skierowane do uczniów, ale także mogą z tego korzystać seniorzy, inne społeczności, czyli to takie dla społeczności
społeczności lokalnej centrum poznawania właśnie nowoczesnych technologii w praktyce, z zastosowaniem praktycznym. Jak to wygląda w pieniądzach? Tutaj dotacje też są tak spektakularne jak w przypadku laboratoriów w przyszłości? To całkowita kwota jest to blisko 500 000 000 zł na same SOW-y i tutaj oczywiście też, no tutaj zależało nam na tym, żeby to docierało nie tylko w Warszawie, oczywiście mamy takie programy jak chociażby Poznaj Polskę, gdzie i to jest program, to są pieniądze na wycieczki szkolne, no i pierwszym punktem, najbardziej popularnym miejscem jest Centrum Nauki Kopernik, ale żeby nie zawsze musieć właśnie jechać do Warszawy, żeby można było skorzystać z tego w Polsce lokalnej. Ale co ważne jest, tutaj mówimy o infrastrukturze, o technologiach, natomiast bardzo ważne jest także wprowadzanie do szkół nowych metodyk. Metodyk chociażby projektowych, pracy grupowej, zespołowej. Bardzo zależy nam na tym, żeby właśnie promować nie tylko takie nastawienie na indywidualny, jednostkowy rozwój z nastawieniem na indywidualne sukcesy, ale nastawienie na grupowe sukcesy. I tutaj chociażby nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, który zastępuje podstawę przedsiębiorczości, na maturze będzie uwzględniał właśnie kilkanaście procent, kilkadziesiąt procent, to jeszcze będzie jest w decyzjach, będzie można zdobyć na maturze za projekt grupowy. No to jest zarówno laboratoria, jak i SOW-y, to jest absolutnie ta idea bardzo chyba słuszna, że od tego indywidualizmu próbujemy się też uczyć po latach tego współdziałania. Proszę powiedzieć, czy jest Pani w stanie wymienić, bo tak, mamy interaktywną tablicę, mamy jeszcze te wszystkie projekty, sobie znajdziemy gdzieś tam na stronach ministerstwa. Natomiast jaki jest pomysł na ich promocję? Bo słyszałem, że macie zamiar wyjechać w Polskę. Tak, no tutaj faktycznie oczywiście chcemy też doświadczać razem ze szkołami, razem ze społecznościami lokalnymi laboratoriów przyszłości, otrzymywać bezpośredni feedback, tak, informację zwrotną, jak to się sprawdza, czego jeszcze potrzebują, co jeszcze, jakie jeszcze inne systemowe zmiany są potrzebne do tego, żeby jak najbardziej, najlepiej wykorzystać, najefektywniej wykorzystać te laboratoria przyszłości. I tutaj 16 busów będzie jeździło po Polsce, to nazywamy to mobilne laboratoria przyszłości i tutaj będziemy realizować i razem ze społecznościami, ze szkolnymi, tworzyć kolejne scenariusze zajęć, które będą uwzględniały to, co znajduje się w podstawie programowej, ale z wykorzystaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które już dziś są w szkole. Czy szkoły mogą zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, chcemy się wpisać na listę, chcemy, żeby jeden z tych 16 busów nas odwiedził. Czy samorządy mogą zadzwonić i powiedzieć, mamy fajny festyn, brakuje nam tylko Was, bo chcielibyśmy też pokazać i promować tę naukę w wydaniu praktycznym. Odwiedzamy szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i zapraszamy serdecznie do zgłaszania się. Pierwsze szkoły, no pilotażowo musieliśmy wybrać jakieś, żeby też przeszkolić się samemu, żeby jak najlepiej dostarczać właśnie warsztaty i dostarczać się wiedzy, jak wykorzystać ten sprzęt. Natomiast zapraszamy i będziemy jeździli do końca przyszłego roku. Czyli rozumiem, że szkoły tak, samorządy niekoniecznie. Szkoły tak, bo docieramy do szkół, oczywiście może być to przez samorząd, natomiast my potrzebujemy informacji o konkretnej szkole. Stricte szkoły. Proszę powiedzieć, bo GovTech to jest kopalnia informacji, za którą kopalnia inicjatyw i wspaniałych przykładów, za którymi nie nadążamy. Proszę powiedzieć, czym się zajmuje jeszcze GovTech, czym się chcielibyście pochwalić? GovTech jest to międzyresortowy zespół w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oczywiście edukacja jest naszym tutaj też ze względu na moją drugą rolę pełnomocnika ministra edukacji do spraw transformacji cyfrowej. Chcemy zająć się oczywiście także, zajmujemy się także innymi obszarami i tutaj chociażby współpraca z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie promocji sektorów kreatywnych. I tutaj gry, tak, i tutaj wsparcie także współpraca z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, w którym tutaj naprawdę pokładamy dużo nadziei i te efekty synergii z edukacją są szalenie istotne i dostrzegalne, ponieważ tutaj kreatywność możemy pobudzać właśnie przez nowe metodyki nauczania, przez nastawienie na praktykę, a kreatywność z kolei ma wpływ ogromny na te wysokomarżowe prace, wysokomarżowe właśnie zawody i przedsiębiorstwa, które mamy nadzieję, że będą powstawały jeszcze w większej liczbie, bo już
rzeczywiście już dziś jesteśmy liderem, jeżeli chodzi chociażby o sektor growy, jesteśmy liderem światowym. Czy jeżeli chodzi o kreatywność w kulturze, tu podpytam trochę i wejdę w buty pana dyrektora, spróbuję panią obudzić w te opinie, które pan dyrektor Janek prezentował. Jak pani podchodzi z punktu widzenia specjalisty, praktyka nowych technologii, ale także osoby bardzo kreatywne i to, co pani mówiła podczas tej debaty, że może niekoniecznie potrzebujemy oczywiście też tych takich, którzy zajmą się już techniczną realizacją projektów, ale potrzebujemy tych, którzy będą kreować te projekty i wymyślać. Jak pani odbiera taką kreację biznesową w kulturze? Czy to da się połączyć? Zdecydowanie tak i myślę, i tutaj znowu powtórzę też za dyrektorem Jankiem, który wspominał o tym, że jak nie dziś, to kiedy. I tutaj już ten przykład sektora growego jest bardzo ciekawym przykładem, bo tutaj takie właśnie zawody, polonista, tak, tutaj zawody ma artysta, malarz, tak, tutaj graficzny, muzyk, to wszystko się odnajduje właśnie w tworzeniu gry, a gry no, są znakomite, można, doskonale wiemy, że sprzedają się na całym świecie w dużych ilościach, bym powiedziała wręcz, i takich sektorów mamy coraz więcej, oczywiście sektor filmowy, którym też tutaj no, jednak decyzja jednego z właśnie ze streamingowych jednych firm padła, żeby zainwestować tutaj w Polsce, prawda, i otworzyć swoje biuro tutaj na Europę. W związku z tym to pokazuje, że dostrzegany jest potencjał właśnie kreatywny tutaj w Polsce i tutaj można by było tylko i wyłącznie jeszcze to mnożyć i wydawać inne jeszcze przykłady. Bardzo dziękuję, pani minister. Dziękuję serdecznie. Do